to jednak, jak się wydaje, w pewnym sensie jest to sakrament niedoceniany. Niektórzy trochę prześmiewczo mówią, że to uroczyste przy udziale biskupa pożegnanie młodych ludzi ze wspólnotą Kościoła, gdyż często oni po bierzmowaniu rezygnują, za przyzwoleniem rodziców, z dalszej katechezy i formacji duchowej, a co za tym idzie, zaangażowania w życie parafii i Kościoła. Tymczasem święty Jan Paweł II, bierzmując grupę młodych ludzi w grocie Matki Bożej z Lourdes w Ogrodach Watykańskich 27 czerwca 1982 roku, powiedział, że sakrament bierzmowania jest wielkim sakramentem, bardzo ważnym w ogólnych ramach życia chrześcijańskiego, rozpoczętego w akcie Chrztu Świętego. Jest sakramentem bardzo bogatym ze względu na duchowe znaczenie i moc. Chodzi o to, że w tym sakramencie ochrzczonemu jest udzielany dar Ducha Świętego. Jak dalej wyjaśnia Ojciec Święty, powiedzieć dar Ducha znaczy powiedzieć tym samym dary Ducha. Jego 7 darów, które dołączają się do łaski Bożej, wlewa się do duszy jako światło, moc i męstwo. Dar mądrości, rozumu, rady, mocy. Jest to zatem dar, który się pomnaża, rozgałęzia się w wiele darów, które przyjmującego je czynią pełnym chrześcijaninem, mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. O tym, jak potężny jest ów dar Ducha Świętego, wymownie zaświadczają dzieje apostolskie. Jedna z ksiąg Nowego Testamentu, w której na samym początku czytamy o niezwykłym zesłaniu Ducha Świętego na apostołów i Maryję zgromadzonych w Wieczerniku 50 dni od zmartwychwstania Chrystusa. Dotychczas ci niewykształceni rybacy z Galilei, którzy z lęku przed ewentualnymi prześladowaniami zamknęli się w Wieczerniku, gdy stąpiły na nich ogniste języki, a więc znak Ducha Świętego, nagle wyszli na ulicę Jerozolimy i zaczęli odważnie głosić prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ludzie, którzy przybyli do Jerozolimy na święta paschalne z różnych krajów i mówiący różnymi językami, doskonale rozumieli proste orędzie świętego Piotra i innych uczniów na temat zmartwychwstania Chrystusa. Na skutek tego pierwszego przepowiadania nawróciło się i uwierzyło w Pana Jezusa kilka tysięcy ludzi. Z pewnością nie był to efekt wspaniałej elokwencji czy wybitnej erudycji świętego Piotra. To było dzieło Ducha Świętego, którego przyjęli apostołowie wraz z obecną wśród nich Maryją. Nieco później ci sami apostołowie mocą Ducha w imię Jezusa Chrystusa dokonywali cudów uzdrawiania ludzi. Napełniony Duchem Bożym święty Szczepan, pierwszy męczennik, odważnie głosił naukę Chrystusa tak, że jego prześladowcy nie znajdowali żadnych argumentów, dlatego w swej wściekłej bezsilności ukamienowali go. Tak bowiem zwykle bywa, że kto nie ma siły argumentów, to sięga po argument siły. Jak przed 2000 lat, tak i w naszych czasach, Duch Święty działa z tą samą mocą w sercach wierzących, o ile oni otworzą się na Niego. Jezus mówi do apostołów i do nas: weźmijcie Ducha Świętego. On, trzecia osoba boska, choć z natury swej jest stwórczą potęgą, to jednak kochając człowieka szanuje jego wolność i godność. Dlatego apostoł Paweł napomina mieszkańców Tesalonik: Ducha nie gaście. Zaś do Efezjan pisze: Ducha Świętego nie zasmucajcie. Nawiązując do tych napomnień apostoła narodów, święty Jan Paweł II na zakończenie pierwszej pielgrzymki do Polski
w czerwcu 1979 roku na krakowskich Błoniach wołał do Polaków: musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Nierzadko ze smutkiem obserwujemy, jak tylu naszych rodaków, choć nadal uważają się za chrześcijan, żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Co więcej, dopuszczają się czynów, na jakie poganie, mający poczucie honoru i godności, nie mogliby sobie pozwolić. Dlaczego więc tak jest, że mamy tylu ochrzczonych niewierzących? Dlaczego na wszystkich szczeblach społecznej drabiny, począwszy od najważniejszych polityków po zwykłych obywateli, spotyka się schizofreniczne postawy moralne? Publicznie bowiem deklarują, że są ludźmi wierzącymi i chętnie pokazują się w pierwszych rzędach podczas mszy świętej, a mimo to popierają aborcje, manipulacje genetyczne, związki homoseksualne i temu podobne, choć jest to sprzeczne z prawem Bożym i ze zdrowym rozsądkiem. Odpowiedź narzuca się sama. Co z tego, że przyjęli chrzest, skoro nie przyjęli Ducha Świętego? Sakrament bierzmowania w życiu tych ludzi, o ile go przyjęli, niestety pozostał bezowocny. O tym, jak ważny jest to sakrament, wiele razy mówił święty Jan Paweł II. Podczas wspomnianego wyżej bierzmowania w ogrodach watykańskich w 1982 roku mówił do młodzieży: kiedy już staliśmy się dziećmi Bożymi mocą Chrztu Świętego, kiedy za Jego pośrednictwem doszliśmy do światła wiary, dokonuje się w nas wylanie Ducha, które otrzymuje się w bierzmowaniu dla obfitszego rozjaśnienia tej panoramy przez otwarcie naszych dusz na jaśniejszą i głębszą wizję. Krótko mówiąc, przez bierzmowanie, oprócz pomnożenia łaski uświęcającej, otrzymujemy większe światło i zostajemy wezwani do większej odpowiedzialności. Dlatego zwykle mówi się, że ono czyni nas pełnymi chrześcijanami. Być pełnymi chrześcijanami znaczy dać przestrzeń naszej wierze, znaczy żyć naprawdę w codzienności naszej egzystencji jako dzieci światłości. I dalej papież mówił: jasna, silna, niewzruszona wiara winna wyróżniać tego, kto przyjmuje lub przyjął sakrament bierzmowania. Z pewnością chodzi o tę samą wiarę płynącą z chrztu, ale ona, jak organizm fizyczny, który się wzmacnia i rozwija, winna stopniowo wzrastać w miarę, jak powiększa się wiek. Jeżeli wiarę posiada już ochrzczony, to silniejsza, bardziej dojrzała, bardziej dorosła winna być wiara tego, kto posiada bierzmowanie. Jeżeli przez bierzmowanie dokonuje się w chrześcijaninie wzmocnienie wewnętrznego człowieka w trojakim kierunku wiary, nadziei i miłości, to łatwo zrozumieć, jak wielkie znaczenie ma ono dla budowy wspólnoty Kościoła jako ciała Chrystusowego. Sakrament bierzmowania ma więc doniosłe znaczenie eklezjotwórcze. Duch Święty jako osobowa miłość boskich osób, Ojca i Syna, działa w człowieku przede wszystkim przez to, że zaszczepia w nim i pobudza nadprzyrodzoną miłość, która jest więzią doskonałości. Ten sam Duch, działając w sercach wierzących,
obdarza ich i uzdalnia do miłości. Tworzy się zatem szczególna duchowa więź między nimi. Nawet jeśli w porządku naturalnego pokrewieństwa są to osoby sobie obce. Jednak Duch Boży czyni z nich dzieci Boże, Bożą rodzinę i ciało mistyczne Chrystusa. Ten ścisły związek trzeciej osoby boskiej z Kościołem Jezusa Chrystusa wyraża wyznanie wiary, w którym prawda o Duchu Świętym bezpośrednio poprzedza prawdę o Kościele. Dlatego święty Cyprian stwierdza, gdzie Duch Święty, tam Kościół, a gdzie Kościół, tam Duch Święty. W praktyce oznacza to, że kto nie czuje się odpowiedzialny za wspólnotę Kościoła Świętego, a co gorsza, krytykuje go lub mu szkodzi, ten daje dowody zamknięcia się na dar Ducha Świętego i zmarnowania łaski sakramentu bierzmowania. Ten właśnie sakrament, uzdalniając do konsekwentnego życia wiarą, udziela niezbędnych łask do tego, aby, jak uczył święty Jan Paweł II, nie tylko być w Kościele na zasadzie biernego i krytycznego obserwatora, ale by być Kościołem, stanowiąc jego żywą i dynamiczną komórkę. Ten zaś dynamizm ma się wyrażać w zaangażowaniu apostolskim na wzór apostołów, którzy, gdy przyjęli dar Ducha Świętego, nie mogli i nie potrafili już więcej siedzieć zamknięci w wieczerniku, w poczuciu bezpieczeństwa i psychicznego komfortu. Niezwłocznie wyszli na ulicę, aby dzielić się swoją wiarą, dawać świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie i pociągać ludzi do Niego. Ze smutkiem obserwowany brak zaangażowania ze strony naszych wiernych, oczekiwanie jedynie na inicjatywę duszpasterzy, czyż nie jest gaszeniem w sobie ognia Ducha Świętego, jaki w sercu każdego ochrzczonego został zapalony w sakramencie bierzmowania? Gdybyśmy więcej cenili ten sakrament, to z pewnością inaczej wyglądałyby nasze parafie. Inna też byłaby jakość życia społeczno-politycznego i gospodarczego. Czyż nie tego pragnął dla swej ojczyzny, dla nas, święty Jan Paweł II, który przybywając po raz pierwszy do Polski w 79 roku, dokonał swoistego bierzmowania dziejów, wypowiadając na Placu Zwycięstwa w Warszawie te słynne słowa: niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.